Witam serdecznie. Przed nami za chwilę spotkanie Ape Kowale Forever Young kontra Wiktoria Gdańsk. A moim i Państwa gościem jest trener Przemek Stefaniak, kapitan i menadżer drużyny Wiktorii. Przemek, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, Rafał. Powiedz mi, przed rozpoczęciem rozgrywek miałeś takie obawy, czy uda się zebrać ekipę, czy też nie. Ostatecznie misja zakończyła się powodzeniem i to z takim skutkiem, że macie nawet dosyć szeroką ławkę rezerwowych. Tak, początki były ciężkie, ponieważ zaczęliśmy spotykać się wspólnie z rodzicami i grać w piłkę. Natomiast początkowo, wiadomo, zima, COVID, to wszystko spowodowało, że ta ławka była dosyć wąska, natomiast z biegiem czasu bardzo dużo osób do nas dołączyło, dużo więcej rodziców zaczęło grać w piłkę. Musieliśmy zakończyć nabory, jeśli chodzi o rozgrywki JOMA, z tego względu, że nie chcieliśmy też 18 czy 20 osób, z tego względu, wiadomo, intensywność gry. Myślę, że na wiosnę, lato wystawimy dwie drużyny. Już o, proszę, o proszę. Dobra, powiedz mi, za Wami pierwsze spotkanie. Graliście z Akademią Piłkarską Grębocki. Powiem Ci, było to jedno z najciekawszych spotkań. Pełne dramaturgii, ostatecznie wynik zakończony 5-5. Powiedz mi, jest to dla Was bardziej sukces czy bardziej porażka? Jak oceniasz ten wynik? Cieszymy się, że nikt nie połamał nogi, że wszyscy... Nie było żadnej kontuzji. Mhm. Cieszymy się, że mamy remis. Z każdego punktu będziemy się cieszyć, bo najważniejsze jest dla nas gra w piłkę. Wynik jest gdzieś drugorzędny, natomiast uważam, że była to świetna ekipa. Dramaturgia, tak, rzeczywiście na boisku było, ponieważ my prowadziliśmy później, nie Kowale, tylko... Grębocki. Tak, Grębocki, więc ten wynik się przeplatał, skończył się 5-5. Jest super, czekamy na kolejny mecz, który rozpocznie się już niedługo. Okej, okay, warto tutaj zaznaczyć, że to spotkanie z ławki obserwował trener Jacek Grębocki, w przeszłości m.in. szkoleniowiec Polonii Warszawa, także jak widzimy, też starał się wesprzeć tutaj dobrym duchem swój zespół. Powiedz mi, jako jedni z nielicznych gracie. Wasi rodzice mają regularne granie. Myślę, że to jest, że to będzie atut w kontekście rywalizacji tutaj w rozgrywkach JOMA 5 Senior? Wiesz, Rafał, nie podchodzimy do tego w ten sposób. Spotykamy się luźno i gramy w piłkę ze względu na obostrzenia, które były dotychczas. Nie spotykaliśmy się, więc ciężko powiedzieć, jak nasza gra przez kilka miesięcy wpłynie tutaj na nasze wyniki w JOMA, więc do tej pierwszej rozgrywki podchodzimy bardzo spokojnie, z dystansem, z zaangażowaniem przede wszystkim i dobrą zabawą. A co będzie dalej, no zobaczymy. I zbieracie doświadczenie. Tak, zdecydowanie tak, zbieramy to doświadczenie, które jest mega ważne. Jest to zupełnie inny rodzaj rozgrywek, tak, niż kiedy spotkamy się razem i pogramy w piłkę. Tutaj rywalizujemy, jest presja czasu i zawodnika, przeciwnika, którego nie znamy, tak? Nie wiemy, kto tutaj gra. Zgadza się. Patrząc na te wyniki, właśnie wcześniej graliście z drużyną Ape Grębocki. Teraz wydaje się, że ta poprzeczka jednak idzie troszeczkę wyżej. Ape Kowale to zespół, który wygrał 11-4, jeśli się nie mylę, w pierwszym spotkaniu. Powiedz mi, jak nastawienie przed tym meczem? Każdy mecz wszyscy analizujemy bardzo dokładnie. Wszyscy zawodnicy dostają materiały, mają się w sobotę wieczorem z nimi zapoznać. A tak na poważnie, no to jest tam Wojtek Uzar, który strzelił bardzo dużo bramek w ostatnim meczu. Żałuję, że nie spotkamy się na boisku. Wojtek, może następnym razem. Ale jesteśmy dobrej myśli, tak? Nie wiemy, co się stanie, nie widzieliśmy, jak przeciwnik gra, więc wszystko może się zdarzyć. A uważam, że nasza drużyna jest całkiem dobra. Świetnie gramy w piłkę i będziemy na pewno cieszyć się z każdej minuty spędzonej na boisku. No to ważne, dlatego my dzisiaj właśnie przyjrzymy się szczególnie temu spotkaniu. Powiedz mi, Ty występujesz w takiej roli tutaj kierownika tego zespołu. Powiedz mi, jakie to jest uczucie z jednej strony być trenerem dla zawodników, dla młodych dzieci, a z drugiej jednak grać z rodzicami, spotkać się w jednym zespole. Bardzo często wiele klubów jednak dystansuje się od rodziców. Wiadomo, trening to jest jedno, kontakt z rodzicami jest drugie. U Was, powiedz mi, jak to wygląda z perspektywy właśnie trenera, ta rywalizacja razem z rodzicami?
Wiktoria Gdańsk jest to moje dziecko, jest to klub, który stworzyłem. Natomiast występuję tutaj w rozgrywkach jako rodzic. Mój syn również gra w piłkę nożną, więc rozgraniczam te sprawy. Staram się kwestie jakby zawodowe oddzielić od takich przyjemnych, które są związane właśnie z takim luźnym graniem razem z rodzicami. Nie przykładamy wagi do jakiejś taktyki czy powiedzmy tych wyników, żeby być na pierwszym, drugim lub trzecim miejscu. Także no, jak to godzę. No. Po prostu staram się umyśleć tylko o tej przyjemności, a nie o sprawach klubowych związanych z jakimiś organizacyjnymi rzeczami, bo to ma być przyjemność, to ma być takie odejście, tak, od tej rzeczywistości, która czeka nas od poniedziałku do piątku razem z dzieciakami na boisku podczas treningu. No i super. Dobra, Przemek, za chwilę gracie. Widzę, że już nie możesz się doczekać, tak. aż wybiegniesz na murawę. W takim razie co? Życzę Ci przede wszystkim przyjemności z grania Twojemu zespołowi, no i zwycięstwa. Dziękuję Wam również. Życzę wszystkiego dobrego i zapraszam na Ligę Yoma 5. Dobra, dzięki. Witam serdecznie. Tym razem rozmawiamy tutaj z kapitanem zespołu AP Kowale Forever Young, Krystian Ludka. Cześć Krystian. Witam, witajcie. Krystian, dzisiaj zaczniemy dość nietypowo, bo od szybkiego rebusu. Powiedz mi, jakbyś miał wskazać jednego zawodnika, którego określiłbym jako szybki, silny bramkostrzelny. Kto to jest? Zdecydowany lider Wojciech Huzar. Trener, zawodnik, myślę, że człowiek, na którym cała drużyna się opiera. I od którego zarówno jak i strategii, jak i umiejętności wiele zależy w naszych rozgrywkach. Powiedz mi, Wojtek w tym roku obchodzi 36. urodziny. To tyle, ile ma Wayne Rooney, który już zakończył piłkarską karierę. W wieku 36 lat Adam Małysz już uczestniczył w drugim rajdzie Dakar, więc karierę sportową zakończył. Agnieszka Radwańska, mimo że 36 lat będzie miała dopiero za 4 lata, to ona już jakby dawno jest po tej karierze. Wydaje się, że Uzi chyba ma taki przeżywany renesans formy. Uzi to chyba jest człowiek rzeczywiście. Raz, że renesansu, dwa, że cały czas ma pomysł na to, co chce robić. Cały czas wie, z jakimi ludźmi chce współpracować. Fajnie to realizuje zespół, który zebrał zresztą, bo nam tutaj bardzo pomagał przynajmniej przy kompletowaniu. Poukładał strategię, poukładał chłopaków. No, dba też przede wszystkim o naszą najmłodszą kadrę, która jak widać w ostatnim czasie zupełnie dobrze sobie radzi. Mhm. Robi wyniki, robi punkty, no a my chcemy iść w ich ślady. Pod takim nadzorem akurat jak Wojtka i myślę, że tutaj no, Roberta, to mamy duże szanse. Jasne. Powiedz mi, pierwsze spotkanie graliście z Jaguarem 2013. Tam wynik zakończył się dosyć wysoko, bo 11-4 dla Was. Czy powiedzmy, czy rzeczywiście to był taki dla Was łatwy mecz? Na pewno nie był to łatwy mecz. Żaden mecz mi się tutaj nie będzie łatwy. Tam zdecydowanie nasza przewaga polegała na tym, że mieliśmy 12 czy nawet 13 zawodników, więc mogliśmy sobie pozwalać na to, żeby w trakcie meczu zmieniać składy w miarę równe, co też powodowało, że nam sił nie ubywało, a jednak no, przeciwnik musiał się zmierzyć. Przez 50 minut musiał non-stop biegać, bodaj z jedną zmianą i to myślę było clue tego sukcesu, nazwijmy to, pierwszego i myślę, dobry mecz na otwarcie jak dla nas. Mhm. Dzisiaj wydaje się, że poprzeczka w takim razie idzie w górę, bo gracie z Wiktorią Gdańsk. Tam ta ławka jest zdecydowanie dużo szersza. Pierwszy mecz zakończył się ich remisem 5-5 z AP Grębocki. Powiedz mi, jak wasze nastawienie przed tym spotkaniem? Nastawienie pozytywne. Myślę, że przede wszystkim to mają być rozgrywki. To nie jest tylko pokaz umiejętności, to ma być również gra partnerska. Mamy się tutaj sprawdzić my jako rodzice. To my powinniśmy świecić przykładem dla młodych. Młodzi świecą przykładem dla nas niejednokrotnie. Ale myślę, że każdy przeciwnik, tak jak powiedziałem, jest do grania. Może nie każdy do ogrania, to pokaże tak naprawdę gra na boisku. Jest nas dzisiaj troszeczkę mniej niż w tamtym tygodniu, co nie musi wcale świadczyć o tym, że mecz nie będzie wyrównany. No właśnie, dzisiaj musicie sobie radzić, jednak zadanie wyjątkowo ciężkie, bo musicie sobie radzić i bez Wojtka, i bez Norberta, czyli takich trzonów, że tak powiem, zespołu. Prawda, no ale skoro zdecydowaliśmy się tak zbudować drużynę z pełnym ryzykiem, wiedząc na ile panowie są absorbowani innymi rozgrywkami, zresztą no, nie można tutaj też zapominać o Dawidzie Krawcewiczu, który też jest przecież dość mocnym punktem drużyny, ale też dzisiaj by się pewnie przydał, bo dzisiaj podejrzewam, że my będziemy grali z tyłu, a oni z przodu. No. Szkoda, że nie ma Dawida, ale gramy po prostu. To są rozgrywki, żaden mecz
przegrany nie świadczy jeszcze, myślę, o ostatecznym wyniku. Dobra, Krystian, już się dłużej nie zatrzymuję, bo widzę, że oba zespoły już są gotowe do rozpoczęcia. W takim razie życzę Wam powodzenia, zwycięstwa i wielu bramek. Obojętnie z której strony. Do zobaczenia.